W badanym przez nich okresie Ministerstwo Kultury przekazywało Muzeum Narodowemu w Warszawie średnio około 65 milionów złotych rocznie i były to jedne z najwyższych dotacji przyznawanych muzeum nadzorowanym przez ówczesnego szefa tego resortu. Mimo to i przy braku strategicznego dokumentu dotyczącego rozwoju instytucji minister nieprawidłowo nadzorował jej działalność zarówno w kwestiach finansowych, jak i organizacyjnych, czy merytorycznych. Tymczasem, jak ustaliła nikt. Muzeum nieprawidłowo przygotowało i rozliczało działalność wystawową i niewłaściwie ewidencjonowało zbiory muzealne. Przez lata nie aktualizowano także planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, a także instrukcji dotyczących ewakuacji zbiorów oraz zabezpieczenia ich przed pożarem czy kradzieżą.